Szczęść Boże. Dziś wieczór mieszkańcom Leżajska. Szczególne pozdrowienia. No i alarm dla wszystkich Polaków, którym ta nazwa geograficzna, własna, przyjemnie się kojarzy. A to przecież już od pokoleń sięgamy po zdrowe napitki. Zdrowe szczególnie, bo woda w Leżajsku jest najczystsza na świecie. Nie wymaga przystosowania do procesu, którego finalnym produktem jest butelka piwa. I oto browar leżajski pokazuje nam sytuację gospodarczą i stan bezpieczeństwa, czy raczej szczytowego zagrożenia Polaków, którzy nie są już u siebie na swoim, panami własnego losu i nie są gospodarzami we własnym mieście i nie mają prawa do nazwy, której udzielili niegdyś smacznemu produktowi. Rzewna historia jest taka, że w latach 90. został Leżajsk i w jakiś sposób wszyscy Polacy raz orżnięci w procesie tak zwanej prywatyzacji. Ktoś kupił, szybko odsprzedał. Nabycie za 38% wartości browaru. Parę lat temu groźba likwidacji po raz pierwszy zawisła nad Leżajskiem, a ostatnio po raz drugi grupa Żywiec, właściciel tego interesu, ogłasza, że tam już piwa produkować nie będzie, a gdyby ktoś browar nawet kupił, to piwa produkować tam nie będzie wolno. To nie jest wolny rynek, szanowni państwo. To nie jest wolny rynek. Pod podszewką jakieś niezapłacone podatki, o które toczą się postępowania sądowe, więc nie można wykluczyć, że to jest zajęcie stanowiska negocjacyjnego przez grupę Żywiec. Z drugiej strony może intryga polityczna, może ktoś teraz ma tam wjechać na białym koniu, może Palikot, a może poseł rządzącej Zjednoczonej Urze Prawicy ma przynieść rozwiązanie. Tak czy inaczej, szanowni państwo, samorządowcy i mieszkańcy i pracownicy browaru potrzebują, jak sądzę, odzyskać panowanie nad własnym losem, potrzebują pieniędzy, żeby nie musieć już więcej lękać się, że ktoś będzie im odmawiał prawa do gospodarowania, zarządzania tym, co u nich i nazwą własnego miasta. Życzę, żeby to rozwiązanie nadeszło, ale niestety nie jest w mocy Konfederacji wygenerować fundusze na ratunek. Wzywamy natomiast do tego, żeby nie nazywać grą rynkową tego, co jest działaniem na szkodę i faktycznym wywłaszczaniem Polaków. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Dziękuję.